When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful. But the days pass and now it's so long ago. Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy nad polskim morzem i dawno u mnie nie było vlogów. Zwykle możecie takie filmy obejrzeć na moim Instagramie, oczywiście z tego wyjazdu również, więc tam bardzo serdecznie was zapraszam. Tam będziecie mieli dużo więcej szczegółów, jakichś miejscówek konkretnych. Dzisiaj zabieram was do ośrodka Holiday Park, który mieści się w Ustroniu Morskim. Tak, w Ustroniach Morskich, ale ich ośrodki są umiejscowione w ogóle w różnych miastach właśnie wzdłuż polskiego wybrzeża. Jest to wyjazd dzięki voucherom z Erli.pl. Także możecie sobie, robiąc zakupy, zbierać punkty na Erli, no i wymieniać je na vouchery właśnie na takie luksusowe wakacje nad polskim morzem. Także pokażę wam dzisiaj zarówno okolice, jak i to, co można robić również na terenie samego ośrodka. Zapraszam do oglądania. Talk to me, it's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna you wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see it, baby, with. I tutaj macie recepcję, ale jest tutaj też taki sklepik, więc jeżeli tak jak ja na przykład zapomnicie rękawków, to spokojnie możecie kupić jakieś rzeczy i zabawki, i pamiątki, i rzeczy do pływania. No i tutaj mamy taki beach bar, no i salę gier dla dzieci, więc coś naprawdę bardzo fajnego, bo nawet jeżeli trafi wam się deszczowa pogoda, to na pewno macie co robić. Tutaj też taką małą salę zabaw, więc wiecie, jakbyście chcieli, to możecie sobie tutaj nawet posiedzieć z dzieckiem, czy coś sobie pomalować, albo dziecko tutaj wpuścić i się pobawić, więc teraz jest akurat mega fajna pogoda, więc wszyscy siedzą raczej w basenie, ale myślę, że właśnie fajna też alternatywa, jeżeli by wam pogoda nie siadła na wyjeździe, to spokojnie, nawet nie wychodząc z ośrodka, możecie tutaj bardzo fajnie spędzić z dzieckiem czas. Bo na terenie ośrodka możecie znaleźć hulajnogi, rowerki, małego karty. No i po prostu one są rozłożone gdzieś po całym ośrodku i mogą sobie dzieci po prostu brać i z nich korzystać. Udało mi się znaleźć też mapę całego ośrodka, jak widzicie. Tutaj mamy restaurację, o której wam mówiłam. Tutaj są baseny, zjeżdżalnie, czyli coś, co widzicie teraz koło mnie. Tu jest recepcja, tu jest parking, który wam pokazywałam na początku, bistro i pracownia słodkości. I fajne jest to, że jakby każde domki mają wyjście, jak widzicie, na plac zabaw, więc nie musi wasze dziecko gdzieś tam uciekać daleko, pograć po prostu, pobawić się z dzieciakami. Po prostu nasz domek to jest domek numer 79, już go znajdę, 79, o tutaj. No i jak widzicie, po prostu każdy z tych domków ma swój plac zabaw, więc fajnie, bo możecie sobie siedzieć czy na tarasie, czy w domku i widzieć wasze dziecko. No i jak widzicie, do wyboru mamy albo domki, one mają 85 metrów i są dwupiętrowe. Około 8 osób, jak tak sobie przeliczyłam, mieści się. Tak jak wam mówiłam, każdy taki sektor ma swój plac zabaw. No i macie też do wyboru apartamenty i właśnie jeżeli robicie zakupy przez Erli, to na apartamenty możecie dostać voucher, a do domku możecie sobie ewentualnie troszeczkę dopłacić. Oczywiście na terenie ośrodka są leżaki, w mieszkaniu mamy parawan, więc wszystko, co potrzebujecie, macie na miejscu. Tutaj między domkami, jak widzicie, mamy taki schowek i są schowane leżaki, nie pada na nie, więc super. No i każdy domek oczywiście ma swój taras. Przepraszam, że się nie mogę skupić, ale wiecie, z tyłu jeszcze patrzę, Antek się pobiegł właśnie pobawić, więc fajnie, bo też, wiecie, tutaj ktoś tam, inni rodzice oglądają, dzieci też mogą się poznać i pobawić w tarasik. I my jesteśmy tutaj z Gustawem, ponieważ zwierzęta do 10 kg jak najbardziej są akceptowane. Gustaw jeszcze nie waży nawet 2 kg, także jak najbardziej mógł tutaj przyjechać z nami.
No i dobra, szybko pokażę Wam, jak wygląda domek, bo jest naprawdę w bardzo fajnym, takim luksusowym standardzie. Mamy oczywiście dużą sofę, którą możecie rozłożyć. Tutaj też ktoś może spać. Duże, ładne okno, oczywiście telewizor. Można sobie włączyć grzejnik, bardzo duży, fajny stół, więc wszyscy mają miejsce, a nie tak, że wiecie, musicie na raty jeść, więc faktycznie, jeżeli nawet przyjedziecie tutaj dużą rodziną, czy ze znajomymi i tak dalej, to wszyscy będą mieli gdzie usiąść. Mamy grilla, tam macie parasolkę, tam macie też parawan. Co tutaj mamy? No oczywiście w pełni wyposażoną kuchnię, mamy garki, mamy płytę, mamy naczynia, więc naprawdę czajnik, możecie sobie tutaj spokojnie też gotować, jeżeli nie chcecie skorzystać z opcji wyżywienia, które jest tutaj na miejscu, bądź po prostu potrzebujecie jeszcze coś sobie tam zrobić. Szybkie spojrzenie na łazienkę, cześć! Oczywiście już się trochę tutaj zadomowiliśmy, więc jest trochę więcej bałaganu niż było na początku, ale oczywiście ubikacja, prysznic. Jest też zestaw do sprzątania. No i słuchajcie, idziemy na górę, gdzie znajdują się jeszcze dwa pokoje. Już Wam pokazuję, jak to tam wygląda. Jest naprawdę bardzo fajnie, jest cicho, nie słychać obok domków, bo tego się trochę obawiałam. One do siebie nie dotykają, więc to jest naprawdę duży plus, że jest ta taka, wiecie, mała przerwa, przez to nie słychać, co się dzieje w domku obok. Tutaj mamy jedną sypialnię, mamy tutaj łóżko dwuosobowe, balkon. Oczywiście jakąś tam szafkę rozkładaną, sofę, mamy też oczywiście tutaj grzejnik i w tej sypialni jest również telewizor. Mieliśmy też tutaj wino powitalne, także dziękujemy Holiday Park za takie bardzo miłe przywitanie. My sobie go zabierzemy, bo jak jesteśmy z dzieckiem na wakacjach, to alkoholu nie pijemy. Takie mamy założenie, mamy tutaj dużą szafę, więc spokojnie się tutaj zmieścicie. No i drugi pokój, czy dla drugiej rodziny, czy dla dzieci, mamy łóżko pojedyncze. Oraz tutaj łóżko podwójne, okienko, jak widzicie, tutaj jest widok, akurat my mamy na tutaj na to bistro, na recepcję, na duży parking, ale okna są naprawdę bardzo szczelne, jak się zamknie, to nic nie słychać, co jest naprawdę dużym plusem, no i jak widzicie, stąd nawet widać fajnie cały ośrodek. Dla mnie dużym plusem jest to, że właśnie ośrodek jest bardzo mocno samowystarczalny. Jak ja na przykład teraz potrzebuję popracować, dla Was ponagrywać, coś tam porobić na komputerze, nie muszę się martwić, że moje dziecko nie będzie miało co robić. Jest tutaj aż nadmiar atrakcji, więc może się bawić z innymi dziećmi, może spokojnie drugi rodzic czy jakiś inny opiekun gdzieś tam z nim wyjść, coś porobić, czy to iść na basen, czy do tej sali. Nawet jeżeli pogoda nie dopisze, to nie trzeba tutaj gdzieś tam szukać na siłę jakiejś atrakcji w okolicy, wiecie, jakichś muzeów czy czegokolwiek, wiecie, jak czasami się szuka na siłę. Po prostu można spokojnie, fajnie tutaj spędzić czas. Także jeżeli czegoś szukacie, jest to otwarte cały rok, co jest fajne, bo nie jest otwarte tylko i wyłącznie w sezonie. To jest ośrodek całoroczny, także możecie z niego skorzystać również w zimie i właśnie nawet wczoraj o tym rozmawialiśmy, że musi tu być niesamowicie urokliwie też, jak jest zima i jest cicho. W sezonie też fajnie, bo oczywiście pewnie jest więcej dzieci, więc dzieciaki też mają więcej możliwości się pobawić ze sobą. Miejsca jest bardzo dużo. Jest też bardzo dużo miejsca w restauracji, co jest dużym plusem, bo nie trzeba, wiecie, tam gdzieś czekać na stoliki. Naprawdę jest tego dużo i zarówno w tej sali, gdzie jest jedzenie, jest też druga sala. Po prostu jedzenie jest donoszone. Nie ma takiej sytuacji, żebym, nie wiem, czegoś tam nie miała. Są opcje wege. Ja akurat nie jem ani mięsa, ani jajek, co stanowi dla mnie małe wyzwanie na śniadaniu, ale mimo wszystko bez problemu coś znajduję. Na obiad mamy bardzo dużo różnych możliwości, jest też to takie stanowisko z boku, gdzie tam kucharz gotuje czy jajecznice, gofry, naleśniki. Wczoraj na obiad były naleśniki z kurczakiem, też można było tam zamówić, więc naprawdę powiem Wam szczerze, że opcja z wyżywieniem bardzo się opłaca. Dobra, pokazuję Wam dalej, co tu jest ciekawego i co jest też w okolicy fajnego. Do zobaczenia, lecimy dalej z filmem. Widzicie, ja też mam tutaj teraz swoje stanowisko pracy. Chłopaki poszli chyba grać tam na maszynach, a ja chwilę popracuję. Dobra, idziemy na szybki obiad i już Wam pokażę, co tam ciekawego jest do wybrania na obiedzie. I ran out of town, there's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Mamy mega szczęście, bo naprawdę dopasuje, dopisuje nam pogoda, mimo że jest taki dość zimny wiatr, dlatego nie za bardzo chcę się kąpać w basenie, chociaż ja osobiście tam gdzieś wejdę, ale nie będę ukrywać, że bardziej po to,
Bardziej po to, żeby zrobić jakieś zdjęcia na Instagrama. I to będzie takie na skraju zaryzykowania jakąś, mam nadzieję, że nie chorobą, bo coś czuję, że mnie łapie delikatnie. Tutaj, tak jak wam mówiłam już wcześniej, mamy też recepcję. No i dobra, idziemy polatać dronem, może coś ciekawego uda nam się zrobić. Dobra, dosłownie, nie wiem, 3-4 minuty spacerkiem, 2-3 przecznice. Jest wejście do morza. Ja wiecie, że zawsze wam przedstawiam tak, jak jest. Mi to odpowiada, ale w dzień nie ma tutaj za dużo miejsca. Na pewno w sezonie może być z tym trochę trudniej. No i zejście jest po schodach, jak widzicie, więc jeżeli jedziecie z mniejszym dzieckiem, to pamiętajcie, że wózek albo jakąś chustą, no trzeba go znieść. Tutaj nie jest zejście tak, jak na przykład w Mielnie przez wydmę, więc tak się to prezentuje, ale powiem wam szczerze, że widok mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. No jak widzicie, można sobie tu spokojnie leżeć na kanapie i obserwować dziecko. Oczywiście można sobie też usiąść na tarasie. Fajne to jest rozwiązanie, co nie, Antek? No. Czułeś się bezpiecznie też, nie? No i tych zabawek też jest dużo, zarówno takich dla mniejszych dzieci, bo są małe zjeżdżalnie. Te większe dzieci już woziły tam na górę. Są też takie jakieś bujaki. O, zobaczcie, jak fajnie wygląda tam teraz, jak ludzie wczoraj sobie siedzieli i tam rozmawiali z różnych domków i sobie powynosili też te leżaki. No i jak widzicie, macie tutaj pole do siatkówki. Jest jeszcze wcześnie rano, więc ten dmuchaniec do skakania nie jest jeszcze rozłożony, który możecie zobaczyć albo zobaczycie na ujęciach z drona. Tam jest jakiś holiday bar. Oczywiście, o, przepraszam, ale schodek był. Oczywiście jakieś leżaczki, parasolki. I tu jest ta strefa cała z basenami. Zarówno basen dla dzieciaków, w miarę ciepła woda. To prawda, ja się nie chciałam kąpać, bo coś mnie, tak jak mówiłam wam, gdzieś tam delikatnie bierze. Zjeżdżalnie, jedna dla takich troszeczkę mniejszych dzieci. Można też na jakichś pontonach zjeżdżać i taka większa. No i cały basen z leżakami, także mamy też jacuzzi, ale są już w nim ludzie, więc nie chcę im przeszkadzać w odpoczynku. Z tej perspektywy tam możecie zobaczyć w lewym dolnym rogu, że jest jacuzzi. No całkiem spore, tam z 10 osób zwykle siedzi. Every time that my mind slips, I just see my past life. Heaven dreams in a dream, I wonder. A naprzeciwko ośrodka jest też jakiś aquapark, no, ale myślę, że już w samym ośrodku jest naprawdę bardzo dużo atrakcji. No ale też informuję w razie czego, że jest dosłownie po drugiej stronie ulicy jakaś siłownia, łódeczka i tak dalej. Naprawdę bardzo fajny i taki cichy teren. Jeżeli nasz wyjazd wam się spodobał, pamiętajcie, że możecie wybrać się na identyczny. Wystarczy wejść na early.pl, zebrać punkty i spakować swoje walizki. Szczegóły w opisie filmu. Do zobaczenia! Yes, I ran out of time,